Podobnie na połów? Tak! Klasa 0 ze szkoły podstawowej numer 5 pod opieką i reżyserią, i scenografią, i muzyką pani Magdaleny Lotki i Barbary Pietrzak-Szymańskiej przygotowały spektakl o wędkarzach i brudnej rybce. Szkoła podstawowa numer 5. Wielkie brawa na początek kolejnego. Lecz to oczywiste słowa. Kiedyś byłam jak stążeczka, dzisiaj jestem brudną rzeczką, ale tego co się stało, że jest mnie zupełnie mało. Jeśli ktoś mi nie pomoże, to strasznie skończy, kto to może. Tuż nad brzegiem naszej wody dwa wesołe pieski młode po piasku sobie biegały. Jeden czarny, drugi biały. Biały mówi do czarnego. Oj, zmęczyłem się kolego, napić wody by się zdało, lecz jej wiśle strasznie mało. Trudno skoczę, ledwo żyję, przy okazji się naprzód. Nie rób tego, mój kolego, zaraz powiem ci dlaczego. Wisła brudna jest i chora, i potrzeba jej doktora. Pozostało jej niewiele, nie jest dla nas przyjacielem. Ludziom i piaskom zagraża, unikniesz weterynarza, gdy bez pomyślkę poczekasz. Wisła mnie jest daleko. Choć wytrzymać już nie mogę, zapamiętam swą przestronę. Lecz gdzie się podziała woda, nie ma wody, straszne szkoda. Obok mostu tamte schody zeszli na Wisłę wędkarze młodzi. Zapakowali się sprzed całą narzędzią pod kanałem. Się zwrócił, czy mądry dzieciak
ratować, zajęcować, żeby było znów królową. No i co się stało? Wszyscy się pomogli. Pierwsza grupa super dzieci odcieściła z wysusy i wiesiła zarządzenia. Wielkością rozmysła i jak kiedyś na kanał.
wędrował, nazywano ją królem. Wszystko dobrze się skończyło, a żeby tak zawsze było, wody pamiętajcie dzieci, nie marnować, właśnie za śmieci. Szanuj wodę, póki czas, bo bez wody nie ma. Szkoła podstawowa numer 5, a będzie w każdym razie w drugiej rybce.